Commerce PIN to integralna część ERP Optima, co oznacza, że użytkownik dostaje gotową do użytku aplikację. Dostępne są wydruki standardowe przygotowane przez specjalistów Coma. W niniejszej prezentacji zostanie wykorzystany jeden z takich wydruków – rezerwacja odbiorcy. Użytkownik ma możliwość podpięcia również własnych wydruków. Pierwszym krokiem jest podpięcie szablonu wydruku pod konkretny dokument. W tym celu wybieramy dokument, który chcemy wydrukować. W tym przypadku będzie to dokument rezerwacji odbiorcy. Na zakładce rezerwacja odbiorcy przechodzimy do podglądu wydruku, a następnie do konfiguracji wydruku. Okno konfiguracji wydruków można również otworzyć za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+F2. W formularzu rezerwacja odbiorcy pod katalog ogólny dodajemy zestaw wydruków za pomocą zielonego przycisku plusa po prawej stronie okna. W oknie dodawania wydruków uzupełniamy nazwę zestawu, a następnie zapisujemy za pomocą przycisku dyskietki. Do utworzonego zestawu użytkownik może podpiąć gotowy wydruk poprzez kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Dodaj wydruk do tego zestawu. Może to być jeden z dostarczonych przez Comarch standardowych szablonów albo własny stworzony w edytorze. W oknie dodawania wydruku uzupełniamy nazwę, która jest polem obowiązkowym i zmieniamy typ na sprint. Użytkownik ma możliwość zmiany innych opcji dotyczących obsługi, drukowania i archiwizacji wydruku. W tym przypadku pozostawimy ustawienia domyślne. Przechodzimy do zakładki Definicja, gdzie importujemy definicję szablonu za pomocą przycisku dyskietki w dolnej części okna. Przechodzimy do miejsca, gdzie został zapisany plik szablonu o rozszerzeniu SP, wybieramy go, a następnie klikamy Otwórz. Po poprawnym zaimportowaniu pliku w oknie pojawi się odpowiedni komunikat. Zapytanie szablonu oparte jest na procedurach, więc aby wykonało się poprawnie, zaznaczamy następujące opcje Ignoruj field aplikacji oraz Ignoruj sortowanie aplikacji. Na przygotowanym szablonie zostały zdefiniowane parametry, więc musimy je zaimportować. W tym celu przechodzimy do zakładki Inne, klikamy prawym przyciskiem myszy w polu Parametry i wybieramy opcję Importuj brakujące deklaracje parametrów w definicji. Zapisujemy zmiany za pomocą ikony dyskietki. Po powrocie do naszego dokumentu Rezerwacja odbiorcy widzimy już podpięty przez nas wydruk. Na zakładce Rezerwacja odbiorcy przechodzimy do podglądu wydruku. Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie parametrów. W tym przypadku nie zmieniamy wartości domyślnej. Po zatwierdzeniu zostanie otworzony podgląd wydruku w Commerce Print. W tym miejscu użytkownik może wydrukować dokument lub pobrać go w formacie PDF. Użytkownik ma możliwość edycji podpiętego już szablonu. W tym celu należy przejść do konfiguracji wydruku. Przechodzimy do edycji podpiętego już wydruku poprzez dwukrotne kliknięcie na niego lewym przyciskiem myszy. Na zakładce Definicja przechodzimy do edycji definicji za pomocą przycisku lupy w dolnej części okna. Szablon wydruku zostanie otwarty w edytorze Sprint. Na szablonie po lewej stronie pieczątki wstawiamy obraz przedstawiający ikonę Commerce Print. Następnie zmieniamy rozmiar czcionki pola MDoc nazwa. Dla pola podtytuł ustawiamy podkreślenie tekstu. Dla pola podnazwa zmieniamy kolor tekstu na zielony. Aby zmiany były widoczne na wydruku, wysyłamy szablon wydruku do aplikacji Optima za pomocą przycisku Wyślij do Comarch ERP Optima. Po zamknięciu okna edytora zapisujemy zmiany za pomocą ikony dyskietki. Po zapisaniu zmian otwieramy podgląd wydruku, aby podejrzeć zmiany. Przy otwieraniu podglądu wydruku pojawi się okno Ustalenie wartości parametrów wydruku. Użytkownik może pozostawić wartości domyślne lub je zmienić. W podglądzie wydruku widzimy wprowadzone zmiany. Dodaną ikonę Comarch Sprint, powiększoną nazwę dokumentu rezerwacja odbiorcy, podkreśloną nazwę nabywca oraz zmieniony kolor dla nazw nabywcy.
konfiguracji wydruków użytkownik może podejrzeć parametry dynamiczne zdefiniowane do tego wydruku. Tak spersonalizowany dokument użytkownik może wyeksportować i zapisać na dysku. W tym celu w definicji wydruku klikamy Eksportuj definicję do pliku i wybieramy lokalizację na dysku, w której plik ma zostać zapisany.